To nie znaczy, że nie możemy tych pozostałych jeszcze rozważyć. Witam Państwa. Otwieram 26. sesję Rady Gminy Suchy-Las. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych, 13 radnych obecnych. Prawdopodobnie dwóch radnych dociera, bo nie mam informacji o jej obecności. Macie Państwo przed sobą porządek obrad. Proszę, czy są propozycje zmian w porządku obrad? Wiem, że są. Pan Wójt, proszę. Proszę Państwa, chciałbym zgłosić dwie propozycje do porządku obrad. Pierwszą propozycją jest wycofanie z porządku obrad punktu 10. I drugą propozycją jest dodanie po punkcie 12. Po punkcie 12 punktu dotyczącego przyjęcia oświadczenia przez Radę Gminy w sprawach dotyczących kwestii regulacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentów w ramach Związku Międzygminnego. No, czyli dobra, okej. Tak, czyli dwie zmiany Pan proponuje. Tak. Dobrze. Kto z Pań... Jeszcze są jakieś propozycje zmian? Nie ma, nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmiany polegającej na wyłączeniu z porządku obrad sesji uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Jelonek oraz wprowadzeniem do porządku obrad oświadczenia Rady Gminy w sprawach Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznania. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 11, 13 radnych za. Proponuję, żeby porządek obrad był taki, jak zaproponował przed chwilą wójt, czyli wyłączenie sprawa konsultacji z mieszkańcami Jelonka punktu 10, a nowy punkt, no obecnie to będzie nadal 12, czyli po obecnym 12 oświadczeniu, po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie. Kto jest za takim porządkiem sesji? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden radny wstrzymuje się od głosu. Przy czym mamy już 14, tak, Panie Adrianie? I proszę bardzo, jak rozumiem, protokół z poprzedniej sesji będzie na następnej sesji, tak? Przechodzimy do projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer Rady Gminy z dnia 29 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie sportowa Powstańców Wielkopolskich w Sudmlesie, kanalizacja deszczowa, zadanie numer. I proszę o opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. Komisja Finansowo-Budżetowa po dyskusji nad tym punktem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała, dodatkowo zobowiązała mnie do zwrócenia uwagi, ażeby uzasadnienia uchwał były rzeczywiście uzasadnieniami, bo tu jest pół zdania do uzasadnienia i radni no, nie znali dokładnie, musieli przepytywać Pana Wójta. Najpierw się domyślali, a potem przepytali. Czyli opinia jest taka pozytywna, z taką uwagą, żeby uzasadnienie było dłuższe i bardziej merytorycznie rozszerzone, rozwinięte. Taka uwaga. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? W takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/232/2012 Rady Gminy Suchy-Las z dnia dzisiejszego, zmieniająca uchwałę nr 19/170/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powstańców Wielkopolskich w Sudmlesie, kanalizacja deszczowa, zadanie 010/6050 BI przez 2008/0010. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 radnych za, jednogłośnie. Jest nas 15.
I projekt, proszę Państwa, uchwały. Zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012. Tu też prosimy o opinię Komisji Finansowo-Budżetową. Komisja Finansowo-Budżetowa zapoznała się ze wszystkimi propozycjami zmian z załącznikami i po dyskusji sześciu głosach za, jednym wstrzymującym się, zaopiniowała pozytywnie, zobowiązując jednocześnie przewodniczącego komisji, ażeby prezes spółki LARK na następnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej przedstawił szczegółowe informacje, z których będzie wynikało, czego dotyczą zmiany dotyczące podniesienia budżetu dla spółki. Tak, dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie? Pani skarbnik, tak, proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam powiedzieć, że zaistniała konieczność opracowania zarządzenia wójta zmieniającego budżet w międzyczasie. Także te zmiany, które Państwo macie w budżecie, one są jak najbardziej aktualne, ponieważ zarządzeniem wójta były przesuwane kwoty z wydatków bieżących, z wydatków majątkowych do bieżących oraz wpłynęła kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe i okresowe, więc ulega zmianie w uchwale budżetowej tylko kwoty wydatków bieżących i majątkowych, czyli ten stan początkowy w tych załącznikach, gdzie mamy stan tak przed zmianą, uległ zmianie i plan po zmianie. Ja przeczytam tylko te kwoty już zmienione. To wydatki bieżące stanowią 80 826 700 zł, a wydatki majątkowe 33 079 939 zł. Mogę prosić o powtórzenie. Bieżące stanowią 80 826 700 zł, a majątkowe 33 079 939 zł. I ta różnica w wydatkach majątkowych kwoty stanowi 15 tysięcy. To był wniosek pana kierownika referatu do spraw bezpieczeństwa odnośnie przesunięć w budżecie ochotniczych straży pożarnych z wydatków majątkowych do bieżących. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania? Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/233/12 Rady Gminy Suchylac dnia dzisiejszego, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchylac na rok 2012. Kto jest za podjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 za 12. Kto jest przeciw? Raz, dwóch, trzech, przeciw. Kto się wstrzymał? Się rozpędziłem. Prawdopodobnie za jest 11. Ponawiam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pani za? Nie. Osiem, dziewięć. Za dziewięć. Kto jest przeciw? Raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu. Kto się wstrzymuje? Jeden radny wstrzymuje się od głosu. Czyli sumuje nam się tak. Uchwałę podjęto, przy czym w głosowaniu za było 9 radnych, przeciw 5 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Pisałem również, że zmiany na sesji przez panią skarbnik i gwiazdkę. I proszę Państwa, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone, ogólnie mówiąc, kilka uchwał w Gminie Suchy Las, w tym numer 5 w szczególności w miejscowości Chludowo na okres 10 lat. I komisja była omawiana na komisji, tak jest, komunalnej, tam była uwaga. Tak, uwaga była komisji, że po prostu nie mieliśmy na komisji mapek, które teraz na sesję mamy, no i teraz bardziej czytelne dla radnych jest, gdzie te miejsca na terenie gminy są, się znajdują. To
taka była uwaga z tak Komisji jest. Komunalnej, ale na Komisji Finansowej już się matki pojawiły i proszę o opinię. Na Komisji Finansowej Komisja 4 te kolejne uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, ale również z taką propozycją, uwagą do pana wójta, żeby rozważyć możliwość sprzedaży niektórych z tych działek, bo są to często małe skrawki, które gdzieś tam znajdują się jeszcze jako gminne w pobliżu działek prywatnych i miejsca, gdzie już jest plan zrobiony, istnieje możliwość sprzedaży i jakby zamknięcia tematu tych dzierżaw. Czyli jeżeli się daje sprzedawać, państwo wiedzą, maski budowlane, to mówimy o jednej przyborówkowej, ale to za chwilę do niej dojdziemy. Czy są dotyczące, pytania dotyczące nieruchomości położonej w Chludowie, którą wydzierżawiamy, czy wójt wydzierżawi na okres 10 lat? Pani Celskie, wie, gdzie to jest? No. Najważniejsze, że wie. Pan Świerkowski. Pan przewodniczący powiedział 10 lat, to jest do 10 lat, czyli maksymalnie wójt może 10 lat, natomiast my zdecydujemy, czy będzie to 10, a jeżeli będzie interes, to możliwe, że krócej. Panie wójcie, zgadza się, przeczytałem dosłownie treść uchwały, na okres 10 lat, więc no. Tyle rada upoważnia. Wójt może krócej, ale nie może. To powinno być krócej. To powinno być do 10 lat. My czytamy to bezwzględnie, na 10 lat. Bo tak jest napisane. Ja wiem, że my możemy was, że wy skorzystacie z tego może krótszego okresu, ale u nas ma jest napisane tutaj wyraźnie, na okres 10 lat. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/234/12 Rady Gminy Suchylas dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Suchylas w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Chludowie na okres 10 lat. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13, 13, 14, 15 radnych za, jednogłośnie. Z tych samych uchwał dotyczących nieruchomości położonej w Suchmylesie, tym razem przy ulicy Kubackiego. Ulica Kubackiego i też prosimy o opinię. Mapka była? Jednogłośnie pozytywnie. Opinia komisji jednogłośnie pozytywnie. Czy ktoś pytania? Dziękuję. Czytam projekt uchwały. O nie, czekaj, muszę napisać. Uchwała nr 26/235/12 Rady Gminy Suchylas dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Suchylas w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej w Suchym Lesie przy ulicy Kubackiego na okres 10 lat. Kto jest za podjęciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15 radnych za i jednogłośnie. Ale czy zmieniamy to na 10 lat, czy do 10 lat? Ja czytam tak, jak jest napisane, tak? Na 10 lat, na okres 10 lat. Wójt może skrócić. Według pana wójta Świerkowskiego można skrócić, tak? Proszę? Tak, moim zdaniem. Powiedział pan moim zdaniem. Nie ma innych wniosków. Czyli na 10 lat. Ale ktoś fiknie kozła? No, różnie. Myślę, że tam jest napisane, że nie, panie mecenasie, tam będzie napisane, że można zmienić tą dzierżawę, skrócić, no coś takiego. Docelowo 10 lat. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, to jest tak napisane, żeby was znowu za jakiś za rok, czy za dwa, czy za trzy, żebyśmy podpisali umowę na krócej, nie zwoływać rady i nie zajmować się tym tematem bez przerwy. Zmieniła się ustawa o samorządzie gminnym, która wskazuje, że wójt może samodzielnie wynająć czy wydzierżawić nieruchomość tylko na lat 3. Każda następna umowa z tym samym najemcą musi być poprzedzona zgodą rady. My zawrzemy tą umowę prawdopodobnie na 10 lat, ale tam jest przewidziana możliwość wypowiedzenia jej szybciej. To chodzi o to, żebyście państwo nie obradowali co miesiąc, tylko rozpatrując tryb bezprzetargowy, bo zasadą jest przetargowe wynajmowanie i wydzierżawanie nieruchomości gminnych. Ustawodawca uznał, że jedynie ten system jest przejrzysty.
Tylko wasza zgoda umożliwia zawarcie tych umów w trybie bezprzetargowym. Jeśli mówimy o okresie, gdzie umowa jest zawierana dłużej niż 3 lata, przy tym ustawodawca rozwiązał taką sytuację, gdybyśmy, nie daj Boże, dla ominięcia tych przepisów chcieli z tym samym zawierać, z tą samą osobą zawierać umowy krótsze, na przykład co 3 lata. Każde następne 3 lata muszą być poprzedzone uchwałą Rady, dlatego wymyśliliśmy 10-letni tryb zgody. Przy tym w każdej takiej umowie zapewniamy możliwość jej wypowiedzenia, rozwiązania szybszego. Właśnie. Co mecenas powie, to mecenas powie. Radni są przekonani do tego, że głosują. Wiedzą jak głosować. A teraz w Powstańcy Wielkopolskiej jeszcze nie było. Teraz powstańcy. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/236/2012 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Suchym Lesie przy ulicy Powstańcy Wielkopolskich na okres 10 lat. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 radny za. Kolejny projekt uchwały, tym razem w sprawie działki położonej w Suchym Lesie przy ulicy Borówkowej, też na okres 10 lat. I proszę o opinię komisji. Również jednogłośnie pozytywnie. Radni wiedzą, gdzie to jest? Radni Pilas? Wiesz. Właśnie tu sugerowaliśmy, żeby można było to ewentualnie sprzedać, jeżeli się da sprzedać, jaką maskę budowlaną. Zawsze parę groszy do budżetu wpłynie. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/237/2012 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dotyczącej najmu nieruchomości gruntowej położonej w Suchym Lesie przy ulicy Borówkowej na okres 10 lat. Kto jest za? 15 radnych za, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały. Tak, mandat. W sprawie podziału gminy Suchyla na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. To już dużo na ten temat jest napisane, tym razem bardzo czytelnie i szczegółowo w uzasadnieniu. Czy są pytania? Wiadomo, że była aktywność radnych. Była. To jest napisane w uzasadnieniu. To już dużo pani sekretarz wyjaśniła nam na komisji komunalnej, będąc przy okazji. Przy okazji powtarzam. Proszę. Na drugiej stronie załączniku jest okręg wymieniony Giedrusko, okręg wymieniony od 1 do 298 czy od 10? Pani sekretarz? Nie. Biedrusko, czy ulica Zjednoczenia 1 czy 10? Pani twierdzą, że nie ma jedynki. Tamtej piśmie było, że od 10. W tamtej uchwale? Tak. W projekcie tamtej. To nie wiem nawet, czy to program nie wrzucano, po prostu jest to dla bezpieczeństwa. Gdyby coś się pojawiło. Gdyby numery wcześniejsze powstawały, to wtedy nie musimy oczywiście zmieniać uchwały. No. Może się zdarzyć, że jakiś numer wcześniejszy gdzieś na tej ulicy, hipotetycznie, tak, może powstać i do tego jest od jedynki. Czy jeszcze ktoś? W takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/238/12 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie podziału Gminy Suchyla na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. Kto jest za podjęciem tej uchwały?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14 radnych za. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. To było na komisji komunalnej omawiane. I nie było przeciwwskazań, czyli opinia pozytywna. Opinia pozytywna. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie? Z tego co widzę, to są przeważnie nowe ulice. Nie przeważnie, tylko nowe ulice, tak? Te, które w ostatnim czasie powstawały, których nazwy uchwalaliśmy. Tak jest. Tak jest. W Surmlesie Zaruczaj. Platanowa to wiadomo, Magdaliowa, Kwarcowa, wiem, Księżycowa, Firmowa wiadomo i Brzask też. Tylko słowo dopowiem, ponieważ w każdej uchwale każda droga składa się czasami z kilkudziesięciu działek. Tu niektóre nazwy, jak Państwo widzicie, one już funkcjonują jako nazwy, ale też były, ale powstały w wyniku podzieleń kolejne części tej drogi i są wpisywane numery geodezyjne działek, dlatego niektóre się jednak powtarzają, nie? W ten sposób, ale są numery ewidencyjne działek i z tych względów też również musimy to aktualizować. Obszar ewidencyjny. Nie ma pytań, w takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała nr 26/239/12 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. Kto jest za podjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 15 radnych za. Jednogłośnie. I teraz proszę Państwa, sprawy, tak, to opuszczamy, ale już było opuszczone. Opuszczone było. Teraz sprawy związane z statutem Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. I mam, zanim oddam głos przewodniczącemu komisji, mam takie jeszcze uzupełniające do tej sprawy informacje, które dzisiaj w Biurze Rady, a mianowicie, że w tej sprawie Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej ulica Jackowskiego 18 w Poznaniu wystosowała do uczestników Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, czyli m.in. nas, następujące pismo. Działając w imieniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na podstawie paragrafu 5 ust. 4 Regulaminu Pracy Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Aglomeracji Odpadami Aglomeracji Poznańskiej przedkładam w załączeniu podjęte przez Zgromadzenie uchwały z dnia 10 września 2012 roku. Jednocześnie w związku z propozycją przedstawioną podczas trzeciego posiedzenia Zgromadzenia przedkładam projekt uchwały Rady Miasta, Rady Gminy łamane przez miasta, zwracając się z prośbą o niewprowadzanie żadnych zmian w treści załączników. Uprzejmie proszę o szybkie przeprowadzenie procedury uchwalenia zmian w statucie. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Grzegorz Wojtera. I do tego dołączono pisma 8 załączników. Tyle. Jeszcze jedna uwaga. Tym razem mailem do Biura Rady, do pani Joanny Nowak przyszła informacja z tego związku. Szanowni Państwo, w związku z wykryciem błędu redakcyjnego w załączeniu przesyłam poprawiony jednolity tekst statutu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z poprawioną numeracją rozdziałów. Podpisał pan Przemysław Gonera. Ja tutaj mam zaznaczone 3 zmiany. To Państwu powiem formalnie, żeby formalności stało się zadość, gdzie te zmiany zostały zauważone w tej dużej ilości, a mianowicie, bo rozdział trzeci obecny
powinien mieć numer rozdział 4. Następnie. Tak, mamy? To zamiast trójki rzymskiej wpisujemy czwórkę rzymską. Czyli to jest koło paragrafu 20 gdzieś. No, rozdział trzeci to jest rozdział 4. Paragrafy zostają. Dalej, proszę Państwa, w pobliżu paragrafu 28, to jest rozdział 4, powinien nosić 5 rzymski. Tak? I trzecia zmiana redakcyjna. Rozdział 5 powinien być 6. To tyle informacji oficjalnych w tej sprawie. I to było omawiane na komisji komunalnej? Nie. Też. Komunalna i finansowo-budżetowa. Tak? Nie. Nie. Proszę opinię komisji komunalnej. Tak jest. Było omawiane na komisji komunalnej i znaków zapytania co do tej sprawy jest bardzo dużo i radni do tej pory podejrzewam, że nie wiedzą, jaką by decyzję podjęli poprzez głosowanie, dlatego że głównym takim aspektem tej sprawy w tej śmieciowej ustawie jest nasz zakład komunalny, który jakby nie było, bierzemy go tu bardzo pod uwagę jako nasz rodzimy i jak on tutaj się znajdzie w nowej sytuacji. Czy w związku śmieciowym, w którym mamy być, czy jako osobna instytucja. Bo jak wiemy, mieliśmy też spotkanie wcześniej na komisji z panem prezesem Dolatą, który miał nam pomóc w podjęciu jakiejś decyzji, czy w związku, czy osobno, czy jako jednostka osobna, ale mówię, no wiele znaków jest zapytania i nawet, nie wiem, było tutaj propozycja jednego z radnego, żeby było spotkanie typowe jeszcze może z prezesem zakładu komunalnego i z ochroną środowiska, która jest na naszym terenie referatem w tej sprawie. A ogólna opinia? Pozytywna. Ogólna jest pozytywna, tylko że... Z uwagami. Z uwagami. Dużo jest przeciw. Dużo uwag. Dużo uwag, tak. Czy ktoś jeszcze? Wójt Wojterak, proszę. Te obawy oczywiście, proszę Państwa, jak najbardziej uzasadnione. Te obawy przecież są dzisiaj podstawą do szeregu wystąpień. Nie tylko ze strony małych gmin, które mają przedsiębiorstwa komunalne działające w formie zakładów budżetowych, ale gminy, duże gminy, które mają spółki prawa handlowego zajmujące się dzisiaj na starych zasadach odbiorem śmieci na podstawie umów cywilnoprawnych z właścicielami nieruchomości. Ale wiemy, że 1 lipca przyszłego roku ten system jako system upada całkowicie. I to, czy będziemy wypracowywali jakąś umowę, porozumienie z naszą spółką, to nie zmienia faktu, że przetarg jest obowiązkowym trybem w tej ustawie. Artykuł 6 mówi wyraźnie, że trzeba to realizować poprzez przetarg. I temu w jakimś sensie ma służyć to oświadczenie, nasze oświadczenie gminy Suchy Las, kierowane do zarządu związku, do zgromadzenia, żeby jednak uwzględnić głos tych gmin, które mają spółki prawa handlowego i podzielić obszar, na którym działa związek, na sektory, na co ustawodawca pozwala. Nie zmieni to faktu, że i tak w tych sektorach odbędą się przetargi. Organizowane w tym przypadku nie przez gminy, ale przez związek, którego jesteśmy członkiem. I no jest szereg propozycji, jak Państwo wiecie, są dwa projekty nowelizacji tej ustawy. Jeden zgłaszany przez PiS, drugi przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. I każdy z nich mówi o konieczności pozostawienia, czy o pozostawieniu możliwości zamawiania wewnętrznego przez gminę tej usługi u spółki, jeżeli ta spółka właśnie służy temu celowi. No, ministerstwo zapowiada, że jeżeli będą zmiany, to na pewno nie będą to zmiany, które uregulują tą kwestię, że przetarg pozostanie trybem
obligo. Natomiast jak zorganizować procedurę w ramach związku, to jest sprawa właśnie, o którą będziemy moim zdaniem musieli się mocno bić, żeby suchy las został wykreowany jako oddzielny sektor i wtedy nasza spółka będzie miała realne szanse na to, żeby ten przetarg po prostu wygrać. Jeżeli będziemy włączeni do dużego sektora piątkowsko-obornickiego, wtedy nasza spółka prawdopodobnie nie poradzi sobie, jeżeli chodzi o wymogi w specyfikacji, nie poradzi sobie z tym problemem. Dlatego bardzo jest ważne, aby suchy las został wydzielony jako osobny sektor i dla suchego lasu był organizowany osobny przetarg. Szkoda, że ministerstwo nie chce się zgodzić na zmiany proponowane, nie znamy tych zmian przez SLD i przez PiS, bo no, pamiętam, jaki był chaos, kiedy przechodziliśmy z komunikacją publiczną na stronę gminy. To oczywiście potem zostało fajnie uregulowane, ale początek był trudny. Tak samo ta zmiana lipiec przyszłego roku to będzie organizacyjny szok dla mieszkańców, a i wszystkie pretensje będą kierowane do gminy. Ogólnie mówiąc, szeroko rozumiane gmina. Gdyby można było zostawić swoje przedsiębiorstwa komunalne nadal do obsługi sektorów czy własnej gminy, to po prostu nic by się nie byłoby żadnych zmian. Jakieś drobne zmiany by zostały wprowadzone, a tak możemy wylądować na takim samym mniej więcej, panie wójcie, proszę państwa, poziomie sprawy jak z autostradami. Najtańszy wygrywał, część autostrad jest zbudowanych, a część nie. Oby nie było tak ze zbiorem śmieci później. Proszę. Pytanie do pana wójta. Czy jest brane pod uwagę w przypadku niezgodzenia się na mały sektor lokalny, czyli sucholeski, tutaj gminy Suchy Las, wystąpienie ze związku? Tak, oczywiście gmina w każdym momencie może wystąpić ze związku i te gminy, które mają spółki prawa handlowego, które się akurat zajmują kwestiami odpadowymi, mówią o tym głośno. Pamiętajcie państwo, my nie mamy tego problemu akurat, ale ustawa szczególnie zaskoczyła te gminy i działa jakby na niekorzyść tych gmin, które zainwestowały w gospodarkę śmieciową szeroko rozumianą, czyli w tym również wysypiska. Ogromne pieniądze, w tym również pieniądze unijne. Bo sporo gmin jeszcze 2-3 lata temu otrzymywało spore dotacje z Unii Europejskiej na przygotowanie swoich wysypisk do standardów, które ministerstwo określiło. I teraz się pojawia pytanie, a trwałość projektu? Marszałek mówi wprost, trzeba będzie oddać pieniądze, bo te wysypiska, one nie znalazły się nawet w Wielkopolskim Programie Gospodarki Odpadami. Oni dostali pieniądze po kilka milionów złotych z Unii, a Sejmik w sierpniowej uchwale wyrzucił te wysypiska poza nawias instalacji, które są brane pod uwagę przy realizacji zadań na podstawie nowej ustawy. My tego problemu akurat nie mamy, ale naszym problemem jest kwestia spółki. Proszę państwa, my nie chcemy dopuścić, żeby związek, który jesteśmy członkiem, był likwidatorem naszej spółki. To jest dla nas oczywiste. I mówimy o tym od początku. I to stanowisko, które przygotowujemy, jest jakby potwierdzeniem naszego stanowiska i uświadomieniem pozostałym, którzy są w związku, którzy nie mają, proszę zauważyć, Poznań nie ma spółki, która zajmuje się transportem i odbiorem. Która zajmuje się transportem i odbiorem, więc Poznań jako miasto, jako członek związku również, tego problemu nie ma. Dla nas, jako właściciela spółki, pozbawienie możliwości operowania w naszym sektorze, gdzie dzisiaj 46% obrotu spółki to są odpady, no jest poważnym problemem takim nawet społeczno-gospodarczym, bo to jest bezrobocie dla 20 paru osób. Czyli jest się o co naszym zdaniem bić. Na pewno będziemy tej sprawy bardzo pilnowali i my przedstawialiśmy państwu projekt sektoru.
władze miasta mówią, ok, to jest jakiś projekt, który warto brać pod uwagę, ale tej uchwały jeszcze nie ma, bo to są kolejne uchwały, które będą podejmowane. Więc my przy okazji statutu, jeżeli zostanie oczywiście uchwalony, mówimy, tak, statut uchwalamy, natomiast cały czas pamiętamy o tym, że dla nas bardzo ważną sprawą są sektory i ta druga sprawa, czyli kwestia opłaty. Bo ci, którzy są za tym, żeby cały związek był jednym wielkim sektorem, mówią, ale w tym sektorze powinna obowiązywać jedna opłata. Dla mieszkańca Poznania, dla mieszkańca Buku, dla mieszkańca Złego Lasu powinna być jedna opłata. Mówimy, nie, niekoniecznie. W sektorach mogą być, o tym zresztą mówił pan Bujny na szkoleniu, które się odbyło, ustawodawca nie przekreśla możliwości różnicowania opłaty w przypadku tworzenia sektoru. Jest to sprawiedliwe i przynajmniej radny Grześ nie będzie musiał na sesji rady wtedy pokazywać, że Poznaniak z osiedla Rataje dopłaca do właściciela domu jednorodzinnego w Suchym Lesie czy w innej gminie, jak to jest przy okazji dyskusji na temat cen wody i odbioru ścieków. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, czy w takiej sytuacji, jak my jesteśmy w tej chwili, gdzie mamy własną spółkę, w najbliższym otoczeniu jest sporo gmin? Czy my jesteśmy po prostu sami na tym? Na przykład Oborniki są, znaczy mówimy o tym, że jest gmina, która się obawia o ten. Oborniki są przykładem, Swarzędz jest przykładem. Czy nie lepiej by było razem się spiąć i razem zadziałać w tej kwestii? Jeżeli będą to sektory duże, takie jak na przykład Oborniki i Suchy Las, prawda? Znaczy ja już bym nie dzielił, tylko bo teraz my przyjmujemy oświadczenie. Czy w podobnym duchu oni się zachowują i walczą o swoje? Czy po prostu my jesteśmy sami? To jest gra. No to jeśli tak jest. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Czytam prawie uchwałę. Uchwała Rady Gminy nr 26/240 przez 2012 Rady Gminy Suchy Las dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście radnych za, jednogłośnie. Kolejny punkt w sprawie, w tej samej sprawie, oświadczenie naszej Rady z dnia dzisiejszego. Macie Państwo przedłożony projekt. Pozwolicie, że poza podstawą prawną przeczytam go w całości, po to, żeby jeszcze raz radni sobie utrwalili, słuchając i śledząc tekst, co oświadczamy, tak? Uwzględniając zapisy Statutu Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, w nawiasie zwanego dalej związkiem, koniec nawiasu, oraz przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy Suchy Las postuluje o bezwzględne określenie sektorów mniejszych lub tożsamych z granicami administracyjnymi gmin, członków związku, uwzględnienie możliwości zastosowania różnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie związku, dostosowanie projektów dokumentów określających wymogi stawiane podmiotom ubiegającym się o odbiór i transport odpadów, w nawiasie w trybie określonym ustawą, koniec nawiasu, do specyfiki rynku lokalnego. Niniejsze stanowisko przekazuje się Zarządowi Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Czy do tej sprawy ktoś ma uwagi? Proszę. Może tylko jedno zdanie, proszę Państwa, tym oświadczeniem bronimy naszej spółki. To jest ten mechanizm, który pozwoli nam określić i granice, i zasady funkcjonowania naszej spółki na tym terenie, jeżeli będzie to właśnie ograniczone jako mniejszy sektor, wyznaczony obszar na przykład naszej gminy. Także jest to oświadczenie, które wydaje mi się w tym momencie wręcz konieczne. Wręcz konieczne. To co zresztą wójt powiedział o utracie pracy i innych rzeczach,
starzy radni i mieszkańcy wiedzą, z jakim trudem, z jakim zapałem spółka w ogóle była powoływana. Jak się cieszyliśmy, że może robić różne rzeczy na naszym terenie. I utrata, no tak jak wójt powiedział, 40% dochodów tej spółki, no jest praktycznie likwidacją spółki. Dlatego też należy robić wszystko, aby ta spółka zachowała swój status. Tym bardziej, że spółka robi to dobrze. No, w niektórych momentach, na przykład posegregowane odpady komunalne, czy wręcz perfekcyjnie, co do dnia. I jeszcze trzeba dodać, że posiada profesjonalny sprzęt. Posiada sprzęt, tak jest. Także trochę. My tutaj, że tak powiem, sobie zadbaliśmy bardzo rzetelnie o odbiór śmieci z naszego terenu. Poprzez nas Zakład Gospodarki Komunalnej. Nie? W takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem oświadczenia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnastu radnych za, jednogłośnie.